Dzień dobry, najmilsi. Wpadłam na pomysł tego odcinka, kiedy kolejny raz spotkałam się z sytuacją, w której uczniom było trudno skojarzyć konkretną lekturę z epoką. O ile oczywiście jeszcze pamiętają przebieg akcji albo szczególne cechy bohatera, to często mylą nazwy epok, a w wypracowaniach nie są w stanie przyporządkować jakiejś myśli do epoki literackiej. No, oczywiście, moi drodzy, wiem, że to jest czasem bardzo duży kłopot, zwłaszcza jeżeli polski nie jest waszym ulubionym przedmiotem. Niektórzy pytają wręcz, po co uczyć się o epokach literackich jako takich? To znowu daty do zapamiętania i wiele szczegółów. Ja jednak powiem Wam, że ma to głęboki sens. Tak jak mówiłam na początku, kłopotliwe w nauce o epokach literackich jest dla uczniów to, że mają do opanowania bardzo dużo szczegółów. Nie wiadomo tak naprawdę od czego zacząć i czego się nauczyć o epoce, mylą się im nazwy. Oprócz treści lektur trzeba też pamiętać motywy i hasła związane z epoką także i daty bywają często mylące. Ale ja mam dla Was dobrą wiadomość. To nie tak, że musicie zapamiętywać dużo dat i szczegółów. To nie jest lekcja historii. Ale jeżeli chodzi o epokę, to tak jak powiedziałam, kojarzenie lektury z epoką ma głęboki sens. A to dlatego, moi drodzy, dzieło literackie nigdy nie jest w próżni. Ono nie powstaje jako coś, co jest oderwane od rzeczywistości. Pewna poetka Danuta Wawiłow powiedziała kiedyś, że pisarz czy też poeta zawsze okrada życie osobiste swoje własne. To jest rzecz jasna metafora dotycząca tego, że pisze się o tym co się widzi, co się czuje i o przeżyciach jakie temu towarzyszą. Wiadomo też, że mnóstwo osób na przykład w obecnych czasach pisarzy, pisarek być może jest namawiane przez wydawnictwa, żeby napisać konkretny gatunek, albo powiedzmy trochę mniej szczegółów w akcji, trochę więcej humoru itd., itd., bo wiedzą, że to się sprzeda. A zatem, moi drodzy, to, co jest w danym momencie popularne, modne, ważne, ma ogromny wpływ na twórcę, i chyba nie muszę Was przekonywać o tym specjalnie, bo wystarczy spojrzeć na polski romantyzm. Nasza sprawa narodowa i nasza walka o niepodległość w pewnym momencie stały się głównym tematem literatury, i dzisiaj o tym czytacie. Jak sobie zatem poradzić, ucząc się do matury i nie tylko? Po pierwsze, nie jesteście w stanie i nie musicie opanowywać wszystkich historycznych wiadomości. Po drugie, możecie zastosować różnorodne metody nauki o epoce, ale skupić się na takich, które pozwalają wam maksymalnie zapamiętywać treści. I tutaj, moi drodzy, są naprawdę fantastyczne sposoby. Internet jest przesycony plakatami. Zawierającymi sketchnotki, zawierającymi opisy, różnego rodzaju plakaty, pewnego rodzaju drzewka, takie, które się rozrastają z informacjami. To wszystko się rozkrzewia, prawda? I od jednej informacji idziemy do drugiej. Gromadzimy to wszystko na wykresach. Ja osobiście jednak jestem zwolenniczką takiej metody, która pozwala skondensować maksimum treści na jak najmniejszym obszarze. I zdecydowanie, oczywiście, ten obszar można sobie później powiększyć, można sobie później coś tam dopisać, ale chodzi o to, żeby. Powstała jakaś baza, do której będziemy wracać i którą bardzo szybko będziemy w stanie opanować. To dlatego w 2017 roku wpadłam na pomysł, który rozwijaliśmy i rozwijamy wspólnie z naszymi um, um, uczniami, czytelnikami i czytelniczkami na stronie wiedza wami.pl, czyli właśnie tabelka z motywami literackimi. A teraz chciałabym Wam zaproponować coś, co pozwoli jak najszybciej zapamiętać najistotniejsze informacje z epoki. I tak jak powiedziałam, to jest wyłącznie propozycja, którą można modyfikować. Podane przeze mnie przykłady są wyłącznie, jak sama nazwa wskazuje, egzemplifikacją. To znaczy, że nie zawierają wszystkich informacji. To tylko wskazówki, które możecie uzupełnić wedle własnego ym, porządku, swojej własnej woli. Polecam jednak ten sposób, bo sprawdziłam go już z uczniami. Po pierwsze, każda epoka ma umowne granice początku i końca. To są granice, tak jak się mówi, umowne, bo to nigdy nie jest tak, że budzicie się 1 stycznia 2024 roku i następuje ogłoszenie w gazecie, że rozpoczyna się nowa epoka. Raczej historycy literatury, patrząc z te kilkaset lat wstecz, decydują, że konkretne wydarzenia w historii zmieniają bieg tak naprawdę kultury, cywilizacji, i od tego momentu więcej książek, więcej utworów powstaje. Innych, prawda, które się czymś wyróżniają. To też jest problem, który dotyczy literatury współczesnej, bowiem, moi drodzy, pewnie zauważyliście, że po 1945 roku wszystko nazywamy literaturą współczesną, i chociaż wyróżniają się na przykład pokolenia poetyckie w tym czasie, mówi się o pewnej kulturze postmodernizmu, to jednak trudno tę epokę określić. Dlaczego? Dlatego, że mamy zbyt dużą różnorodność nurtów i trendów. Kiedy pytam młodzież, jakie książki lubią czytać i którymi się fascynują, to większość z nich powie, że fantastyczne oraz kryminały. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzycie na pewne dane zbiorcze dotyczące najczęściej kupowanych tytułów w księgarniach i sklepach internetowych, to okaże się, że jest to literatura faktu. Więc jak to wszystko pogodzić ze sobą? A zatem bardzo istotne jest nie tyle zapamiętywanie samych dat, ile przynajmniej uświadomienie sobie, w jakim wieku, w jakim istotnym okresie dane dzieło powstało, jak się nazywała dana epoka i przynajmniej skojarzenie jej z kilkoma istotnymi cechami. Tak, żebyście na przykład mieli pewność, że po to powstał w pozytywizmie, a nie w baroku. Postanowiłam zaprezentować to na przykładzie epoki średniowiecza, dlatego że bardzo ją lubię. Krok pierwszy to zobaczcie, dwie części. W pierwszej części, tym moim pierwszym kroku, postanowiłam wskazać najważniejsze, moim zdaniem, informacje, które dotyczą średniowiecza. Po pierwsze, że jest to literatura i kultura koncentrująca się wokół spraw, Bożych, boskich. Bóg jest w centrum. To zresztą określone jest jako teocentryzm. Co to jest uniwersalizm średniowieczny, czyli przekonanie oczywiście o tym, że państwa chrześcijańskie powinny mieć jedną religię, jeden język taki oficjalny, czyli łacinę, no i rzecz jasna, jeden ustrój, czyli feudalizm. Co to jest hierarchiczność? To możecie zauważyć w wielu utworach, na przykład w Bogu Rodzicy. Kiedy jest mowa o tym, że wierni chcą pośrednictwa w zanoszeniu modlitw do Boga, bo wiedzą, że na tej drabinie bytów nie są wystarczająco wysoko, żeby bezpośrednio zwracać się do Stwórcy. Mamy też w średniowieczu trzy wzorce osobowe: asceta, rycerz i władca chrześcijański. Wiemy, że dzieła są anonimowe, gdyż zakładano, że tworzy się na chwałę boską. No i oczywiście bardzo popularne stają się kroniki oraz żywoty świętych. Mogłabym tu jeszcze dodać, że kroniki to historiografia, a żywoty świętych to hagiografia, ale Tutaj oczywiście możecie wpisać wszystko to, co wydaje się Wam istotne i co da się zapamiętać. Następnie wpisuję sobie tutaj wszystkie lektury z tej epoki. To jest bardzo pomocne, żeby wydrukować sobie listę lektur na egzamin, a następnie podzielić tę listę tak, żeby te lektury były przypisane do konkretnej epoki. Tu wypisałam te wymagane. Czy to mi wystarczy? No nie. Dlatego czas przejść do kroku drugiego. Podczas matury czy klasówki jesteście pytani o najważniejsze motywy z danej epoki i w jakich dziełach te motywy się pojawiają. A zatem, moi drodzy, przejdźmy do kolejnego kroku. To wypisałam przykładowe motywy wraz z ich nazwą. Ars Moriendi, czyli sztuka pięknej śmierci, i pieśń o Rolandzie, a w szczególności ten niezwykły moment śmierci Rolanda, który tak gruntownie do tej śmierci i wzięcia duszy do nieba się przygotowywał. Dance Macabre, czyli motyw tańczącej śmierci, śmierć porywająca ludzi wszelkich stanów do tańca w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Stabat mater, czyli stała matka boleściwa, pod krzyżem, a więc w Lamencie Świętokrzywskim. Motyw zaświatów piekło, niebo, czyściec, boska komedia Dantego, czy motyw Desis, a więc prośby i pośrednictwa z bogu rodzicy. Uznaję zatem, że potrzebuje trzeciego kroku. Najłatwiej zapamiętuje się losy żywych istot. No, oczywiście mam tu na myśli bohaterów literackich. Bardzo często możemy ich lubić, utożsamiać się z nimi, możemy też czuć niechęć wobec podjętych przez nich działań, a więc powiążmy tych bohaterów z tym, co już mamy. I zobaczcie: bohaterowie i przyporządkowane im lektury. Matka Boska jako zwykła kobieta opłakująca syna w lamencie świętokrzyskim. Aleksy, dziedzic bogatego rodu, który wybiera życie Ascety w legendzie o świętym Aleksym. Mistrz Polikarp i śmierć w rozmowie mistrza Polikarpa ze śmiercią. Święty Franciszek z Asyżu w kwiatkach świętego Franciszka. Hrabia Roland, Karol Wielki, Oliwier oraz Genelon, ten ostatni to zła postać, w pieśni o Rolandzie. Trzej polscy królowie Bolesławowie, czyli kronika, polska galla anonima. No i poeta, który w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek roku 1300 rozpoczyna wędrówkę poza światach, czyli boska komedia Dante Alighieri. Możemy zatem przejść do ogłoszonego przeze mnie już w tytule roku czwartego. Połączmy to wszystko. I tutaj, moi drodzy, zaproponowane przeze mnie połączenie. Jak widzicie, tak naprawdę moja tabelka ma cztery najważniejsze części. W pierwszej części określiłam to, co jest istotne i związane z lekturami. Mam też napisane, w, jakich, w jakim okresie. To ta epoka trwa między V a XV wiekiem. Myślę, że to jest najistotniejsze, żebyście wiedzieli, że dzieło powstało na przykład w XV wieku i to wciąż jest średniowiecze, a nie na przykład oświecenie. Tutaj na sam początek dałam lektury i bohaterów, czyli tak, żebym sobie połączyła te lektury z konkretną postacią. Tutaj cechy literatury. Okresu średniowiecza i najważniejsze motywy, do których być może, jak sobie tę tabelkę zrobicie po swojemu, dołączycie też tytuły utworów. Tak jak powiedziałam, to jest tylko przykład e, pokazowy, do którego można dołączać konkretne elementy. Na przykład, kiedy tutaj tworzymy cechy literatury, zawsze warto dopisać coś jeszcze. Jeżeli mamy na przykład lektury, to te motywy mogę ewidentnie e, Połączyć z konkretnymi lekturami. No i na koniec, moi drodzy, jeszcze kwestia dotycząca tego, że, no cóż, po tylu latach pracy spotykam się niezmiernie często z myleniem ze sobą dwóch epok: renesans z romantyzmem oraz odrodzenie z oświeceniem. Ja rozumiem, że jest to kwestia podobieństwa. W nazewnictwie, dlatego proponuję taki sposób na odróżnienie. Warto rozpisać sobie i się nauczyć, że renesans to XVI wiek, i to jest to, co jest wcześniej i najlepiej tę nazwę skojarzyć z Janem Kochanowskim, a to, co jest później, w sensie lat. To romantyzm i to jest pierwsza połowa XIX wieku i najlepiej skojarzyć ją z Mickiewiczem. Renesans Kochanowski, romantyzm Mickiewicz. Renesans XVI wiek, romantyzm XIX wiek. Żeby się nam nie myliło. Podobnie jest z odrodzeniem i oświeceniem. Wcześniej jest odrodzenie, czyli inna nazwa renesansu, wiek XVI, a odrodzenie, bo odradza się kultura antyczna, warto to pamiętać. Później, w XVIII wieku, mamy do czynienia z oświeceniem, a nazwa ta bierze się stąd, że ludzie chcieli zdobywać wiedzę, czyli się oświecać, być oświeceni i kierowali się poznaniem rozumowym, czyli stawiano na racjonalizm. A zatem, moi drodzy, Mam nadzieję, że dzięki zaproponowanej przeze mnie metodzie będzie Wam łatwiej opanować najważniejsze treści o epokach i oprócz uczenia się treści, lektur, motywów, które w nich występują, będzie to też pomocne, żeby poradzić sobie podczas egzaminów z informacjami, które uwaga są przecież częścią kontekstu. Nawet kiedy piszecie wypracowanie można tutaj odwołać się do kontekstu historyczno-literackiego, czyli do epoki właśnie. Natomiast jeżeli nie chcecie sami robić czegoś takiego, to ja zapraszam na stronę wiedza z -wami Tam mamy do zakupu taką książkę, którą napisałam o tej nowej maturze i na końcu właśnie tej książki w ostatnim w rozdziale podobne tabelki dotyczące epok już zamieściłam. Zatem, moi drodzy, bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.